Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szachową ciekawostkę. E, otóż rok 1995, prawdopodobnie Robert James Fisher, 11. Mistrz świata, grał w szachy w internecie, grał w szachy online na portalu ICC. Ten portal chyba już nie istnieje, zresztą to nieistotne. Jego przeciwnikiem był Nigel Short. Nigel Short, no, stały bywalec szachów online, wielki maniak szachowy, były wicemistrz świata. Grał z Garym Kasparowem te mecze i, no, wielki szachista w każdym razie. No, ale właśnie ciekawy jest, ciekawe jest to, że prawdopodobnie Robert James Fisher grał przez internet w 95. I ciężko stwierdzić czy to prawda czy nieprawda, aczkolwiek posiłkuje się tutaj artykułem z Szczeskoma który napisał Dawid Czerw Z tego miejsca pozdrawiam Przytoczę tutaj dwie partie tej, tej rozgrywki Tam było rozegrane 8 pojedynków Od razu powiem, że 8-0 dla Fischera Jeżeli grał to Fischer No bo wiadomo, że Nigel Short nie był słabym zawodnikiem A dostać takie bęcki to się naprawdę rzadko zdarza Aczkolwiek tych partii było podobno jeszcze więcej Link podeślę tutaj w komentarzu do tego artykułu, jak ktoś jest zainteresowany, przejdźmy do tych partii, które były nieco groteskowe, można powiedzieć. Fischer teoretycznie, Fischer, bo na 100% nie wiemy, grał kolorem białym. No i zagrał posunięcie F3 w pierwszym posunięciu. No to wiadomo, że nie chciałby prawdopodobnie zdradzać swojego repertuaru, żeby go nie rozpoznano. Prawdopodobnie, ciężko stwierdzić. Posunięcie D5 ze strony czarnych, no i C3. No kto tak rozpoczyna partię, partię szachową? No ale generalnie pionki dobrze. Zajmują centrum, oczywiście śmieje się To jest fatalny, fatalny początek Tak, nie należy grać już Zobaczcie, że po pierwszym ruchu e, Tak naprawdę w, po tym posunięciu Już komputer pokazuje minus jeden dla czarnych Więc no, przewaga, przewaga już jest, no, ze względu na słabego pionka F3 No skoczek zagrał na F6 Król F2 no, Widzimy, że chyba Hikaru Nakamura Się trochę inspirował tymi partiami Posunięcie E5 do centrum Generalnie w blicach i w partiach online bardzo dużą rolę odgrywa psychologia, więc myślę, że tutaj czarny już na starcie myślał, że może wygrać bardzo szybko. Zresztą nie wiedział Nigel Short z kim gra tak naprawdę te, te partie. Król zagrał na E3, no nietypowe zagranie kompletnie. Widzimy król w centrum o co w ogóle tutaj chodzi. No goniec dał szacha, myślę, że każdy zdrowy człowiek dałby tutaj szacha figurą, ewentualnie zagrał e, pionkiem. Pionek D4, no zasłona i goniec B6. No i to wszystko jest dobrze ze strony czarnych. Król wrócił na F2. Widzimy takie tańczenie z szachami troszeczkę ten król tutaj no, nie może być zaatakowany przez żadnego skoczka, ale stoi fatalnie. Roszade wykonały czarne, posunięcie E3, no, widzimy taki tutaj szachowy bunkier się ustawia. Wiadomo w szachach online może zdarzyć się wszystko. Niejednokrotnie widzieliśmy, że Hikaru Nakamura też grał E4, król E2 i no, i tam się bawił, tak. Skoczek na C6, A4 ze strony białych. Zobaczcie, że w tym momencie tylko król brał udział jako jedna figura, i same pionki tutaj białych wychodzą. Posunięcie A5, no i skoczek w końcu wyszedł na pole E2, E4. Próba osłabienia tutaj na pewno punktu G4, aczkolwiek widzimy, że ten goniec już strzela w ścianę, więc no. Teoretycznie można powiedzieć, że tu białe, no nie, nie widać drogi do takiego prostego zwycięstwa, tak bym to tłumaczył. Skoczek na f4, no jakaś tam pewnie prowokacja do g5, ale nastąpiło bicie na f3, posunięcie bicie na f3, goniec f5. No i tutaj białe grają B3, aby wyprowadzić prawdopodobnie gońca na A3, taka pewnie byłaby tutaj idea. No, na pewno zapraszam do dyskusji w komentarzach, czy grał to Fisher, czy nie grał tego Fisher. Myślę, że jak przeczytamy tutaj ten artykuł, krótki, to. No, jest duże prawdopodobieństwo, że grał to jednak. James, Robert James Fisher nieprawdopodobna sytuacja, jeśli tak faktycznie było, no, ciężko udowodnić. Ciekawe, czy ktoś się tym zajmuje. Sam jestem zaskoczony. Hetman zagrał na D7, goniec na D3, wieża z F na E8. No i można powiedzieć, że zobaczcie, czarne w sposób normalny, zdrowy wyprowadziły te swoje figury, pionki poszły do centrum no i grają sobie dalej, a białe stoją mega niestandardowo. I radzą sobie całkiem nieźle. Wieża zagrywa na G1. No, zobaczcie, tutaj białe zaczynają jakoś atakować. Skoczek się przerzucił. No, i widzimy, że ta sytuacja już nie jest taka typowa, powiedzmy, mega typowa. I teraz ruch C4. No, takie posunięcie bardzo ryzykowne, które osłabia troszkę punkt D4 i czasami tutaj jakieś poświęcenia grożą. No, ale ten może Skoczek chciał iść na C3. Siła gry białych niesamowita, aczkolwiek błędów jest strasznie dużo. Tylko. Kwestia, czy czarne są w stanie wykorzystać to wszystko. Posunięcie, bicie na c4. Generalnie, przepraszam, tutaj już minąłem analizę. Tutaj, w tej sytuacji, należałoby prawdopodobnie zagrać posunięcie c5 z totalnie próbą rozbicia tutaj tego pionka, i myślę, że czarnymi grałoby się łatwo. Nastąpiło bicie, nastąpiło bicie, i teraz kluczowy błąd w partii, który nastąpił, mianowicie goniec zbił na d4. No, można powiedzieć czarne nie wytrzymały napięcia i zbiły tutaj pionka aczkolwiek taktyka bo chodzi o to że jak tutaj zbijemy to hetman zbija z szachem i tam na a1 możemy stracić wieżę no ale białe wybiły tutaj gońca niespodzianka skoczek wybił pionek wybił gońca figura więcej aczkolwiek jak król jest w centrum, no to, to nie jest jeszcze takie oczywiste, ale tutaj według silnika już białe sobie radzą świetnie. Zobaczcie, ciekawe jest to, że te figury w ogóle nie wyszły. No mega zastanawiające. Skoczek zagrał na D5, skoczek wybił tego skoczka i hetman D4, no, grozi mat, taki nietypowy, z ukrycia można powiedzieć, wieża sobie z G1 pięknie stoi. G6 nastąpiło. No, to goniec B2, i tu już pozycja się kompletnie sypie dla czarnych. Posunięcie F6, trzeba się bronić, bicie nastąpiło. No, jeszcze czarne grały dalej. Może to jest kwestia czasu, jaki mieli tutaj panowie. Nie wiem, jak, na jaki czas grali. Wieża zagrała na D8, wieża C1, wieża zbiła na D5. Zobaczcie, że skoczek jeszcze nie wyszedł. Mamy 25. Posunięcie, wieża zbiła na C7. No, to jest tak w ramach ciekawostki, nie jest to jakaś głębsza analiza. I goniec tutaj na F6, wieża H2, król G3. Wieża z e na e2, jakaś próba może wiecznego szacha, ale tutaj zawsze król ucieka, wszystko się broni. Skoczek na c3, wieża c2 i wieża e1. W tym momencie się czarne poddały. Tutaj już grożą maty na e8. Zresztą przewaga dwóch figur mówi sama za siebie, moi drodzy. Przejdźmy do partii drugiej. W tej sytuacji Short grał białymi, czarnymi grał prawdopodobnie Fischer. e4 ze strony białych, no i f6 żeby tradycji stało się zadość. Tam jeszcze było wiele partii, które rozgrywane były i nie zawsze było zagranie F6, ale takie były nietypowe zagrania. Naprawdę e, trzeba przyznać, że komplikujące tutaj e, psychologię, powiedzmy. No, w głowie przeciwnika może się dziać różnie. D4 białe, C6 tradycyjnie, skoczek C3, e, król F7. Żeby tylko przypadkiem nikt mi tak w szachy nie grał, moi drodzy, no bo to jest totalnie e, złe e, granie, aczkolwiek dla śmiechu, dla jakiejś zabawy, dla satysfakcji może znaczy, każdy ma prawo grać jak chce No ale Fischer tutaj może zapoczątkuje jakąś nam modę F4 zagrały białe Król E6 do, do centrum Zobaczcie, król bardzo odważnie F5, szach No i król D6, taki spacerek król, król sobie tutaj z E8 na F7 Na E6, na D6 Prawdopodobnie na C7 sobie będzie wędrował Goniec dał szacha no, i e, jedyna opcja, no to E5, jedyny ruch. E, no, można było bić w przelocie prawdopodobnie. Pionek jednak wybił, co jest lepsze. E, I król zagrywa na C7. No, zobaczcie, kolejny pionek e, z szachem tutaj e, został zbity. D6. E, no, i został wzięty pionek, i został wzięty pionek. No, w tej sytuacji białe mają dwa pionki więcej na czysto. E, król bezpieczniejszy. Ten król jest tragedia, powiedzmy. E, no, ale tak grały czarne. Skoczek na F3. Jest to. Praktycznie, jak to jest możliwe, że zawodnik kalibru Nigela Shorta w 1995 roku, 26 lat temu w tym momencie, był piekielnie silnym zawodnikiem, piekielnie silnym arcymistrzem powyżej 2700? I czarne się tak tutaj z nim bawią, jak, no jak z dzieckiem, można powiedzieć. Hetman E7, zdrowe posunięcia zapobiegające jakichś tam ruchów, E5 generalnie. No i tutaj Goniec zagrał na D3. No i ta, w tej sytuacji no, widzimy, że jest wzięcie pionka na F5, czyli odbicie jednego pionka. Generalnie można byłoby w tej sytuacji zagrać na przykład hetmanem na D2 i po wybiciu na F5 długa roszada gwarantuje zwycięstwo tutaj już białym, na przykład, no bo tutaj można by było już atakować na d6 bezpośrednio i grozi wzięcie figury, powiedzmy, o, o, o ile by tutaj teraz czarne zbiły tego pionka, ale teraz ten pionek jest nietykalny. No ale w partii poszło inaczej, goniec d3 jednak zostało zagrane, goniec na f5, roszada ze strony białych, goniec g4, związanie, wiadomo, h3, goniec na h5, i hetman zagrał na A1. Zobaczcie, jak sytuacja wygląda. No, niby teraz już jest jeden pionek więcej. Białe mają no, bezpieczniejszą pozycję, powiedzmy, ale czarnymi, jak tutaj do czarnych się generalnie dobrać? No, król nie stoi, stoi bardzo nietypowo, to już wszyscy wiemy. No, jakiś skoczek na D7, skoczek na E5. Takie plany bym tutaj stosował. Bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. Ciężko stwierdzić. Nie wiem, niech ktoś może pogrzebie w historii i poszuka, czy faktycznie grał to Fisher. Ja jestem w stanie uwierzyć w to, że 11 um, mistrz świata grał te partie tutaj czarnymi. E, hetman na G3 i goniec zagrał na E6, wieża na E1, czyli takie zdrowe wyprowadzenie wszystkich figur, a mimo wszystko czegoś brak. E, skoczek E5, goniec wybił te, tego skoczka i pionek wybił. No i tutaj ja już bym był e, o czarny, bardzo spokojny. Z tego względu, że jest czarnopolowy goniec, nie ma przeciwnego gońca, i jest łatwiej troszeczkę grać po czarnych polach. Król teoretycznie jest tutaj bezpieczny. Pionek C6 świetnie sobie zdaje tutaj, e, zdaje egzamin, nie, nie wpuszcza skoczka. No i. Ciężko stwierdzić, co grać. Król zagrał na H2, skoczek na H6. Dopiero teraz wyszedł ten skoczek. W poprzedniej partii również te skoczki wychodziły bardzo późno. Skoczek na D1, wieża A na F8, czyli wszystkie tutaj figury, zobaczcie, idą na skrzydło królewskie. Skoczek na E3. No i jakieś tutaj decyzje trzeba podjąć. To wiadomo, taki ruch się narzuca. No to gramy na wolną linię Hetman F2. No i teraz. Co dalej, tak? Co dalej? No bo tutaj no powiem w ten sposób: Fisher stwierdził, no powiedzmy, że gra Fisher, no ciężko, wiem, że się już powtarzam, ale Fisher stwierdził, że ten goniec nie ma już tutaj jakiejś tam dobrej perspektywy i wymienił skoczka i. To prawda, bo ten goniec nawet jakby wrócił i jakoś tam stanął. No to co on tam generalnie robi? Stoi tylko tak ładnie, powiedzmy. A ten skoczek zostaje zbity, i po czarnych polach można sobie tutaj już nieźle hasać. Hetman zbił na F3 i właśnie goniec na H4, moi drodzy, z atakiem od razu na Hetmana. Skoczek na F5, no przesłona, wybitka, wybitka i szach. Racja, że tutaj jest sporo błędów w tej partii, pewnie z jednej i z drugiej strony, ze strony czarnych, więcej błędów, ale mimo wszystko psychologia jednak jest bardzo ważna. Po tym ruchu została wzięta wieża, wieża wybiła. E, hetman zagrał na G7. Co ciekawe, e, tę sytuację silnik ocenia jako 000. Niesamowite. E, to pokazuje, że jednak goniec jest tutaj niezłą siłą. E, w połączeniu z pionkiem, rzecz jasna. No ale to, że silnik tak wskazuje, to nie znaczy, że już jest remis i jak należy no, grać dalej, prawda? B4 zostało zagrane. Tutaj białe coś kombinują. H5 ze strony czarnych, czyli takie podważenie na pewno posunięcia G4. Posunięcie B5 i gryzie. No, w internecie to różnie bywa. Tutaj czarne po prostu wzięły pionka, goniec wybił. No i po posunięciu wieża F5 robi się bardzo ciężko. Widzimy, że goniec bronił tego piona. Teraz już wybić wieży nie wolno z prostego powodu. Tam jest matna G2. Hetman zagrał na D5. Niby król tutaj już ma jakieś problemy. No, ale posunięcie E4, zobaczcie co tutaj się dzieje, obrona piękna Hetman zbił tego pionka no i wieża zbiła to chyba podstawka, aczkolwiek po Hetman C4 król został, król zagrał na B8 i w tej sytuacji się białe poddały, z prostego powodu jest wieża więcej, tu grozi mat i tyle w temacie No jestem bardzo ciekawy w dyskusji moi drodzy jeszcze raz przypomnę, podeślę link do artykułu ciekawa ciekawostka no i ciekawy jestem znowu czy faktycznie Grał tutaj Robert James, Fischer, Robert James Fisher. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Pozdrawiam, cześć.